uważajcie sobie. Jesteście młodzi, prawda? Zatrzyj. Koniec lekcji. Poprzednicy Petrarki już tutaj wykazywali się pewnymi cechami renesansowymi. Nie wolno kupować żadnych urzędów. Baba do pięt nie dorasta facetowi, ale za to nie ręczy. Pif, paf, pif. Renesans to moja ulubiona epoka. Niebywale ciekawa. Pełna niezwykłych postaci. O dwóch takich postaciach dziś opowiem. O Erasmie z Rotterdamu i o Tomaszu Morusie. Najpierw chwila przynudzania. Co to w ogóle był ten renesans? Kiedy był? Czy się skończył na pewno? A potem przejdę do tych ciekawych historii. Renesans to inaczej odrodzenie. Nazywa się tak, bo naukowcy i artyści w czasach renesansu postulowali konieczność odrodzenia sztuki i nauki po czasach upadku, jakim ich zdaniem było średniowiecze. Jeżeli nic nie wiecie o historii świata, o żadnym średniowieczu nie słyszeliście, to wyjaśnię. Tym, co zapomnieli, przypomnę. Dawno, dawno temu, od początków cywilizacji, mieliśmy okres tak zwanej starożytności. Później nastąpiło średniowiecze. Kiedy później, zapytacie? No, wiadomo, nie ma konkretnej daty, ale żeby łatwo było zapamiętać, to około 500 roku naszej ery. Skończyła się starożytność, zaczęło się średniowiecze, czyli wieki średnie. Nazywają się tak, bo są między starożytnością a nowożytnością, która zaczęła się po średniowieczu. Znów powiem około. Około 1500 roku, plus minus 100 lat co najmniej. Jak was ktoś spyta, kiedy zaczął się renesans, czyli czasy nowożytne, po średniowieczu. Jeśli powiecie, że w 1454 roku, bo tak wam strzeli do głowy, to na pewno będzie to odpowiedź prawidłowa. Nikt wam nie udowodni, że w innym roku zaczął się renesans. A jeśli powiecie, że w 927, to palniecie głupotę niestety. Mniej więcej około 1500 roku zaczął się renesans, czyli odrodzenie. Narodził się we Włoszech i gdybyście kiedyś na przykład zgadywali na jakimś egzaminie, kiedy zaczął się renesans, kiedy skończyło się średniowiecze, zaczął się renesans i na przykład powiedzielibyście, że no około roku 1200, to wasz egzaminator, pan profesor rzekomy, powiedziałby nie, później zaczął się renesans. Wtedy byście się mogli kłócić. Moglibyście twierdzić, że we Włoszech zaczął się już wtedy. Bo naukowcy do dziś się spierają, bo jak wiadomo, daty nie są dokładne, więc na pewno narodził się we Włoszech. Kiedy to uczeni się spierają, przyjmuje się, że we Włoszech to około tam 1350-1400 roku, ale jakbyście palnęli 1200 rok, jeszcze jakbyście podali nazwisko Petrarka, taki włoski poeta, i powiedzieli, poprzednicy Petrarki już tutaj wykazywali się pewnymi cechami renesansowymi, to na pewno pan profesor rzekomy będzie się bał nie zaliczyć wam egzaminu. A z Włoch potem, kiedy renesans, jego idee rozchodziły się po całej Europie, no to z różnym opóźnieniem docierały do różnych krajów. Do Polski właśnie około 1500 roku, żeby skończyć z tymi nudami związanymi z datami, kiedy renesans się zaczął, kiedy co się skończyło, to nie zaszkodzi zapamiętać, że na 100% okresem renesansu, takim szczytowym okresem jego rozwoju, był XVI wiek. Wiek XVI, czyli lata 1500-1600. I wtedy na pewno w Polsce renesans trwał. Okres renesansu to okres gwałtownych przemian w kulturze. Nagle
Bardzo dużo zaczęło się dziać. Dlatego ja lubię renesans. Była to, po pierwsze, epoka wielkich odkryć. Kolumb, 1492 rok, ląduje sobie w Ameryce. Nowy świat cały zostaje odkryty. W dziedzinie kultury Gutenberg druk wynalazł, chyba w 1455. Reformacja niewiele później, czyli prawdziwa rewolucja życia religijnego wywołana przez Lutra. Leonardo da Vinci, malarz, architekt, muzyk, lekarz. Galileusz, czyli Galileo Galilei, wynalazca, fizyk, filozof, astronom, matematyk. Do dzisiaj mówi się przecież, może spotkaliście się z takim określeniem, że ktoś jest człowiekiem renesansu. To znaczy, że jest specjalistą w wielu dziedzinach naraz. No i co warto zapamiętać jeszcze o renesansie? To, że narodził się wtedy tak zwany humanizm. Humanizm, czyli światopogląd stawiający człowieka w centrum świata, uważający człowieka za bogwico, ufny w potęgę ludzkiego rozumu. Razem z humanizmem musiał się też ujawnić indywidualizm, czyli zrozumienie i szacunek dla jednostki, dla pojedynczego człowieka. I właśnie w renesansie, za sprawą humanizmu, popularność zyskały takie złote myśli, w których człowiek się ciągle pojawia. Niektóre z nich pochodziły ze starożytności jeszcze, ale wtedy stały się popularne, do dziś są zdania. Na przykład, człowiek jest kowalem swojego losu. Albo, nic co ludzkie nie jest mi obce. Ja lubię myśleć o renesansie jako o epoce, kiedy człowiek stał się podobny do mnie. Jak czytam o średniowieczu, słucham średniowiecznej muzyki, niewiele jej się zachowało, zostało zapisanej, żeby dzisiaj można było ją odtworzyć, ale coś tam zostało, to wszystko mi się nie podoba, wydaje mi się nieciekawe, wydaje się mnie w ogóle nie dotyczyć. A kiedy słucham muzyki renesansu, kiedy czytam o renesansie, kiedy czytam twórczość renesansowych autorów, to wtedy mam wrażenie, że to jest o mnie. O mnie, o Jacku Podsiadle też, kiedy jest o człowieku. Pierwszy z dzisiejszych bohaterów mojej nawijki to Erasm z Rotterdamu. On mógłby być patronem w ogóle cyklu całego Fajne Komplety, cyklu, który właśnie inicjuję, bo Wikipedia na przykład podaje o Erasmie z Rotterdamu. Nie z Amsterdamu. Niech was nie zmyli mój kubeczek. Na kubeczku jest Amsterdam. Erasm urodził się w Rotterdamie, czyli w mieście czerwonej grobli. Może tamy, ale chyba grobli. Rotę, czerwona, dam, grobla. A Amsterdam to inna grobla. Nie jestem pewien, bo nie jesteśmy na geografii, tylko na lekcji polskiego. Amsterdam to chyba rzeka, nad którą Amsterdam leży. Więc ta Wikipedia o Erasmie z Rotterdamu podaje: poglądy pedagogiczne Erasma charakteryzują się ciepłem i serdecznością względem dzieci i młodzieży. Sprzeciwiał się on szkole takiej, jaka istniała, zwłaszcza surowemu traktowaniu uczniów przez nauczycieli. Nie podobały mu się również treści i metody nauki szkolnej. Uważał, że nauka ma być przyjemna dla dziecka, sprawiać radość, pociągać. I ja uważam tak samo jak Erasm z Rotterdamu. Wolał być głodny, ale swobodny, niż najedzony, a uzależniony. Bo właśnie o niezależność chodziło. On po prostu próbował utrzymywać się z pisania, co w jego czasach było czymś zupełnie nie do pomyślenia, jeszcze bardziej niż dzisiaj. Było to możliwe dlatego, że jako jeden z pierwszych docenił rolę druku. Wyczuł pismo nosem. Zdał sobie sprawę, jak znaczący jest to wynalazek. I dzięki temu łatwiej rozpowszechniał
swoje dzieła, wiadomo, nazywał nawet druk boskim narzędziem. No, uwielbiał go tak, jak dzisiaj uwielbiamy wszyscy internet. No, bez internetu żyć by się już nie dało i on uznał, że bez druku to pisanie książek na przykład nie miałoby sensu. A kiedy mimo wszystko brakowało mu kasy, dorabiał sobie jako korepetytor. Uczył tam innych tego, co już sam wiedział. W liście do przyjaciela, nie wiem, którego z jego licznych przyjaciół, ale intelektualistów na pewno, w liście do jednego z nich Erasm z Rotterdamu napisał: kto odbierze mi niezależność, wydrze mi życie. Ja chyba sobie te słowa wytatuuję na czole. Na następnym naszym spotkaniu prawdopodobnie będę je już miał. Wśród ludzi żyjących w tak dawnych i odmiennych od naszych czasach trudno, wręcz chyba nie jest możliwe, znaleźć kogoś, z kim byśmy się w pełni utożsamili, kogo byśmy całkowicie zaakceptowali, bo po prostu były to inne czasy. I na przykład dzisiejsi moi bohaterowie, Erasm i Tomasz, obaj uważali kobiety za istoty niestety bardziej podrzędnego rodzaju niż mężczyźni. Oczywiście, dzisiaj wiemy, że to bzdura, ale na przykład Thomas More i tak był do przodu, bo był gorącym zwolennikiem edukacji, dostępności edukacji dla kobiet. Swoją córkę, Margaret, pięknie wykształcił sam. I w jego czasach już to było rewolucyjne. Tenże More występował przeciwko karze śmierci, opowiadał się za tolerancją religijną, bardzo pięknie, zgadzamy się z nim w tym, ale był na przykład za karaniem więzieniem, nawet dożywotnim, ludzi niewierzących w ogóle w żadnego Boga, ateistów tak zwanych. No też nie do pomyślenia, prawda? Ale w tamtych czasach wszyscy tak myśleli. Rodził się taki Tomuś More w Londynie i wszyscy wokół twierdzili od maleńkości jego, że baba do pięt nie dorasta facetowi. Trudno samemu wyjrzeć poza te ograniczone wtedy horyzonty epoki. Rozumiecie, prawda? Dzisiaj to łatwo. Feminizm uświadamia nam, głupim facetom, że kobiety są od nas dużo lepsze, mądrzejsze, roztropniejsze, piękniejsze, w ogóle ejsze. Sami z siebie mieliśmy kłopoty. Bije się w pierś, żeby na to wpaść. Więc taka uwaga, dygresja, żeby nie było przykrych rozczarowań, jak mówiła moja pani od języka polskiego w szkole podstawowej. Erasm z Rotterdamu urodził się w roku 1467, oczywiście w Rotterdamie, był niestety dzieckiem księdza. Drugim już dzieckiem spłodzonym w tak zwanym nieprawym łożu przez księdza, klasycznie z gospodynią tego księdza. Kiedy miał 16 lat, w związku z ówczesną pandemią, ale nie COVID-19, chyba to była duma, zmarł zarówno tatuś ksiądz, jak i mama gospodyni. On został sierotą. W dorosłym już życiu wstąpił do klasztoru augustianów w miasteczku Gouda. Gouda. Być może nazwa ta wam coś mówi, jeśli nie wiecie co, to jest to to samo miasto, które znane jest z produkcji sera Gouda. Także od dzisiaj, jeśli nie jesteście weganami, tylko wegetarianami i zdarza wam się jeść ser Gouda, zawsze jedząc go, pomyślcie o Erasmie z Rotterdamu. Po 5 latach wystąpił z tego klasztoru w Gouda nasz Erasm i zaczął dużo podróżować. W Brukseli był, w Paryżu, w Bolonii był, w Bazylei. Na pewno obiła wam się o uszy nazwa takiego programu dla studentów, Erasmus.
w ramach programu Erasmus. Studenci z różnych krajów wysyłani są na studia do innych krajów. I nazwa Erasmus pochodzi właśnie od imienia Erasma z Rotterdamu, bo on dużo podróżował i stał się jakby patronem podróży naukowych dzisiejszych studentów. Erasm zaprzyjaźnił się z wieloma wybitnymi postaciami tamtych czasów, z najtęższymi umysłami Europy. Między innymi w Londynie, kiedy tam pojechał, zakumplował się z Tomaszem Morusem, o którym powiem potem. Dlaczego ja czasem mówię Galileo Galilei, a czasem Galileusz? Dlaczego czasem mówię Thomas More, a czasem Tomasz Morus? Dlatego, że właśnie w renesansie stało się modne takie przekształcanie swoich imion i nazwisk na łacińską modłę. Jeśli się uczycie o Kartezjuszu, to też uczą was, że on się nazywał René Descartes, a po łacinie można powiedzieć w spolszczonej i tak wersji Kartezjusz. Erasm był pacyfistą, to wiadomo, przeciwnikiem wojny, zwolennikiem pokoju i irenistą. Tego możecie nie wiedzieć. Irenizm to światopogląd utrzymujący, że różne religie powinny raczej skupiać się na tym, co je łączy, a nie co dzieli, i zamiast się kłócić, religioznawcy, teologowie powinni szukać kawałka ziemi, na którym mogliby stanąć koło siebie, nie policzkując się jednocześnie i nie kopiąc się wzajemnie w tyłki. W 1506 roku Erasm z Rotterdamu w Bolonii był świadkiem uroczystego wkroczenia, triumfalnego zresztą, papieża Juliusza II na czele oddziałów wojskowych, bo papież wtedy prowadził tam wojenkę taką. Papież Juliusz II, od razu mówię, nie okej, był papieżem bardzo ciekawym, bo na przykład kupił sobie w ogóle swój urząd papieski. No kupił sobie. W tamtych czasach było to możliwe. Jest nawet takie słowo, pewnie nieznane wam. Świętokupstwo, czyli kupowanie sobie jakichś uświęconych stanów, urzędów. I papież sobie kupił. Inaczej to się nazywa symonia. Kupił sobie urząd papieski, no za łapówki po prostu, a zaraz potem wydał taki specjalny papieski edykt, bullę tak zwaną, przepraszam za wyrażenie, o tym, że nie wolno kupować żadnych urzędów. Juliusz II, papież, kupił sobie papieski urząd i zaraz potem zakazał kupowania urzędów. Wikipedia, znowu się do niej odwołam, wiem, że wy lubicie, potraficie znaleźć w internecie Wikipedię. Nie wierzcie wszystkiemu, co jest tam napisane, ale w większości można wierzyć. Więc wasza ulubiona Wikipedia podaje, że życie moralne i religijne Juliusza II, tego papieża, nie odbiegało od standardów epoki renesansu. Miał co najmniej jedną córkę i tak dalej, i tak dalej. Prowadził liczne wojny właśnie, no a Erasm był pacyfistą, więc jak on zobaczył, że papież, niczym generał, niczym tam kapelan wojskowy, biskup Głódź na czele wojska wkracza do Bolonii, no to obruszyło go to i wtedy zrodził się w jego głowie, co w skrócie można by powiedzieć, zgłowił się mu pomysł napisania książki, najsłynniejszej, jak się miało potem okazać, książki Erasma z Rotterdamu pod tytułem Pochwała głupoty. Postanowił bohaterką swojej książki, którą zadedykował Thomasowi More, uczynić uosobioną głupotę. Bo był irenistą, to już wiecie, ale był też ironistą. Napisał książkę do śmiechu. Jak zwykle piętnował w niej nadużycia kościoła, teologiczne bzdety różne, wiarę w cuda, życie na koszt społeczeństwa, ale tym razem to wszystko opisywał dowcipnie za pomocą przewrotnej satyry. Gatunkowo utwór Pochwała głupoty należy do tak zwanych
pochwał paradoksalnych. Jest taki wręcz gatunek literacki, wtedy popularny i wcześniej. To są takie pochwały, w których są paradoksalne. No, niby coś się chwali, a jednocześnie tak naprawdę się je potępia, gani. To coś, o czym się pisze. Starożytni Grecy pisywali takie pochwały, na przykład zachowały się dzieła takie jak pochwała muchy, pochwała łysiny. Teraz uwaga. Uczniowie klas pierwszych szkół średnich, korzystający z wydanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznika Sztuka Wyrazu, podręcznika języka polskiego. Autorzy tego podręcznika, uprzedzam, podają błędnie znaczenie niektórych trudnych słówek, które specjalnie wyjaśniają w takich osobnych rankach bez ramek. Na przykład ironia, to zdaniem autorów tego podręcznika, sprzeczność między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej właściwym znaczeniem, nie wyrażonym wprost, ale zamierzonym przez autora. Istotą ironii nie jest sprzeczność, chociaż na ogół w wypowiedziach ironicznych występuje. Na przykład powiem teraz coś z ironią, a w mojej wypowiedzi nie będzie sprzeczności. Powiem na przykład: oj, autorzy Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego chyba minęli się z powołaniem. To była wypowiedź ironiczna, ale nie było w niej żadnej sprzeczności. Istotą ironii jest kpina czy drwina. Ona może być zamaskowana właśnie poprzez wyrażenie zamierzonego sensu słowami, które dosłownie mają inne znaczenie, przeciwne do tego sensu, i byłoby tak, gdybym na przykład powiedział: autorzy podręcznika nieźle się popisali, definiując ironię. Ja jednak w tym wyrażeniu, że chyba autorzy minęli się z powołaniem, zamaskowałem ironię nie sprzecznością, ale eufemizmem, minęli się z powołaniem. I jeszcze muszę sprostować definicję aluzji w tym samym podręczniku, w tym samym rozdziale o renesansie, bo brzmi ona: świadome nawiązanie w tym podręczniku. Świadome nawiązanie w utworze do innego dzieła. Autorzy podali tutaj trafną definicję aluzji, ale aluzji tylko literackiej. Natomiast aluzja to świadome nawiązanie gdziekolwiek do innego czegokolwiek. Warto dobrze pomyśleć, zanim poda się uczniom definicję czegokolwiek. W tym zdaniu zawarłem aluzję, ale nie zrobiłem tego w żadnym utworze i nie nawiązywałem do żadnego innego utworu. Wracamy do głupoty Erasma z Rotterdamu, tej książkowej głupoty, bo tak naprawdę był to bardzo mądry facet. Erasm upozował tą swoją głupotę, tą bohaterkę, głupotę przez duże G, na grecką boginię i uczynił ją córką bogactwa i młodości. I tu przy okazji uważajcie sobie. Jesteście młodzi, prawda? Jeśli staniecie się bogaci, będąc jeszcze młodymi, grozi wam głupota. Logicznie trzeba rozumować, wyciągać wnioski z tego, co 500 lat temu napisał Erasm z Rotterdamu. Nie życzę wam tego, ale ostrzegam, że połączenie młodości z bogactwem, zdaniem niektórych, może skutkować głupotą. No i to dzieło Erasma, mimo upływu, jak powiedziałem, 500 mniej więcej lat, zachowuje do dzisiaj swoją śmieszność. Rechotałem, czytając je. Na przykład, kiedy wesoła bogini głupota kłóci się z ponurą boginią mądrością, która ma więcej pomników na świecie, to głupota mówi, moim zdaniem bardzo dowcipnie: ja mam więcej pomników, bo w sumie to mam tyle pomników, ilu ludzi chodzi dzisiaj po świecie. Każdy człowiek jest moim pomnikiem, pomnikiem głupoty, mówi głupota w pochwale głupoty Erasma z Rotterdamu.
Oczywiście, jak większość dobrych książek w tamtych czasach, trafiła na kościelny indeks ksiąg zakazanych, no i spotkała się z ostrą reakcją tych, z których się nabijała, których wyśmiewała. Erasma zaatakował kler, głównie ustami teologów z Sorbony słynnej. Bardzo mi się podoba taktyka zastosowana wtedy przez Erasma w kilku odpowiedziach, jakich udzielił atakującym go filozofom, myślicielom, naukowcom najczęściej. On mi tutaj przypomniał takiego piłkarza, nie będziecie go znali, bo to dawne czasy z mojego dzieciństwa. Filarem obrony polskiej reprezentacji był wówczas niejaki Adam Musiał z Wisły Kraków. Był to w historii polskiego futbolu moim zdaniem najbardziej brutalnie grający obrońca, ale też najpiękniej przepraszający. Ilekroć Adam Musiał tam wszedł nakładką, złamał nogę przeciwnikowi, urwał mu tą nogę w ogóle, to jeszcze zanim przeciwnik się dobrze przewrócił, Adam Musiał biegł w stronę sędziego, kłaniał się nisko, padał na kolana, przepraszał. No nie wiem, może nawet mówił po angielsku I apologize. I sędzia mu od razu wybaczał, bo widać było, że niechcący chłop to zrobił. A apologize mi się przypomniało, ponieważ Erasm z Rotterdamu pisał właśnie w odpowiedziach na ataki na niego tak zwane apologie, czyli przeprosiny. I pisał sam o swoich dziełach, tak, źle napisałem, bardzo przepraszam, strasznie mi przykro, w ogóle nie chciałem nikogo urazić, myślałem, że piszę mądrą książkę, a napisałem głupią książkę. Już nigdy niczego podobnego nie napiszę, tym bardziej, że niestety to, co napisałem, cieszy się niebywałą popularnością czytelników, najwyraźniej tępych i nierozumnych, no nic na to nie poradzę, tak mi się napisało. Może ja fragmencik tej książki przeczytam. Będzie to fragmencik mówiący o mądrości wojskowych trepów, o doborze kadr żołnierskich w tamtych czasach. Będą tutaj słowa, których dziś się już rzadko używa. Pierwsze z tych słów rufian, sam go nie znałem, musiałem sprawdzić, co to znaczy. Rufian to inaczej stręczyciel. Jeżeli nie wiecie, co to stręczyciel, z kolei sprawdźcie sobie w Wikipedii, bo ja się wstydzę wam powiedzieć. Natomiast frant, takie inne słówko, które się pojawi, przetrwało do dzisiaj w powiedzeniu zgłupia frant, oznacza spryciarza, cwaniaczka. Pisze Erasm z Rotterdamu w pochwale głupoty. Rozum, powiadają, jest rzeczą bardzo ważną. Przyznaję, że jeśli idzie o wodza, to tak, ale to jakiś rozum specjalnie wojskowy, a nie filozoficzny. Bo przecie tak wspaniałych czynów wojskowych, wojennych, dokonuje się z darmozjadami, rufianami, złodziejami, zbójami, wiejskimi parobami, tępakami, zadłużonymi frantami i tym podobnymi mętami ludzkimi, a nie skiwającymi się przy świeczce nad książką filozofami. Jak tacy na nic zgoła w życiu się nie zdadzą, filozofowie, na to dowodem może być Sokrates, którego wyrocznia Apollina, sama nie bardzo mądrze robiąc, za mądrego uznała, a który, skoro tylko wdawał się w jakieś sprawy publiczne, wśród powszechnego śmiechu musiał się precz zabierać. Cóż wreszcie, jeśli nie mądrość doprowadziła go do tego, że po skazaniu musiał wypić cykutę? Albowiem filozofując wśród chmur i idei, wymierzając nogi pcheł i cudując się głosowi komarów, nie nauczył się tego, co potrzebne do codziennego życia. Cudując się głosowi komarów, czyli zachwycając się głosem komarów. To wam zapomniałem wyjaśnić, ale łatwo się domyślić, co to znaczy cudować się, zachwycać się. Najbardziej mnie rozśmieszyło tutaj to przypisanie filozofom, że zajmują się wymierzaniem nóg pcheł.
coś podobnego. Możliwe w nawiązaniu do Erasma napisał Gałczyński w takim zabawnym wierszyku o Bożej Krówce, robaczku właśnie. Tam Gałczyński napisał, że o coś tam upraszam entomologów, czyli badaczów owadzich nogów. Miłosz też do tego gdzieś nawiązywał, pisząc o badaczach owadzich nogów, jako synonimie no, ludzi zajmujących się głupotami, najczęściej naukowymi głupotami. Erasm zadedykował Thomasowi More, jak powiedziałem, pochwałę głupoty, którą napisał, wymyślił podczas podróży do Thomasa, a napisał podczas gościny u niego, a More zrewanżował się Erasmowi napisaną 4 lata później podczas pobytu we Flandrii, czyli w Niderlandach szeroko rozumianych, książeczką zaiste złotą i nie mniej pożyteczną, o jak najlepszym ustroju państwa i nieznanej dotąd wyspie utopii. Dziś znamy tą książkę pod skróconym tytułem Utopia po prostu. Nie dziwcie się, że tak długiego tytułu nie zapamiętałem. Kiedy Thomas More użył słowa utopia po raz pierwszy, to był w tym rodzaj szyfru. Była to aluzja. Dość trudna do odczytania dla osób nieodczytanych, ale osoby nieodczytane w tamtych czasach w ogóle nie czytały książek. Pamiętacie, że renesans to czas wielkich podróży, odkryć geograficznych. W Europie z wielkim zainteresowaniem czytano wówczas relacje i rewelacje zarazem z odkrywania nowych ziem, nowych ludów, nowych obyczajów, wysp itd. Zapotrzebowanie na sensacyjne wieści z Nowego Świata spowodowało pojawienie się w renesansie fake newsa. Tak, właśnie wtedy, w renesansie, fake news, chociaż bez używania tej nazwy, został wynaleziony, można powiedzieć. Jeśli nie wierzycie, wygooglujcie sobie postać na przykład niejakiego George'a Psalmanazara, który wymyślił sobie, że był w Japonii i opowiadał o tym i cały język japoński rzekomo wymyślił. Wierzono powszechnie w renesansie, że istnieje wyspa Kukania, będąca wyspą powszechnej szczęśliwości, dostatku, gdzie na drzewach, na jednych drzewach rosną na przykład zające gotowe do ugotowania i zrobienia z nich pasztetów, a na innym rodzaju drzew rosną garnki, w których zające te można gotować. W rzekach płynie wino, etc., etc. I cała książka Thomasa More'a, ta o utopii, ma postać jednego wielkiego fake newsa. Bo jest ona zapisem rozmowy, mogę wam zdradzić, we rzekomej rozmowy, nie mającej naprawdę miejsca, samego Thomasa More'a z portugalskim podróżnikiem Rafałem Hytlodeuszem. Hytlodeusz niby to podróżował ze słynnym i naprawdę istniejącym Amerigo Vespucim, tym, któremu zawdzięczamy nazwę Ameryka, odkrywcą więc jak najbardziej rzeczywistym. I najpierw oni rozmawiają sobie na tematy ogólne, na przykład znowu o niezależności, bo jest taki moment, kiedy Morus pyta Hytlodeusza, dlaczego nie wstąpił na służbę u jakiegoś bogatego księcia, a żeby sponsorował jego podróże. A wtedy Hytlodeusz odpowiada, że między służbą a służalczością jest zaledwie parę głosek różnicy. Chodzi o łacińskie servir i asservir, czyli o 2 głoski różnicy po łacinie w tych dwóch słowach. No i po jakimś czasie ten Hytlodeusz zaczyna opowiadać o tym, że wrócił właśnie z dalekiej wyspy, która nazywa się Utopia, i już do końca książki o tej utopii, o tym, jak fajnie urządzone jest na niej życie, opowiada. Aluzja ukryta w nazwie Utopia polega na tym, że More stworzył tą nazwę z greckich słówek u, czyli to jest zaprzeczenie po prostu, nie, znaczy u, i słowa topos, czyli miejsce. Utopia oznacza miejsce, którego nie ma, czyli jak gdyby kraj
Nigdzie. A z kolei, jeśli ktoś był dociekliwy i sprawdził, to Hytlodeusz oznaczało wielkiego łgarza. To imię. Tak naprawdę chodziło o wskazanie, że w Anglii i w Europie życie nie jest wspaniałe, ani też nie jest doskonale zorganizowane. Utopia jest przeciwieństwem Anglii jako kraju, w którym arystokracja żyła z pracy chłopów, gdzie na przykład kradzieże z nędzy, mimo że karane były śmiercią, były tak powszechne, że za panowania jednego Henryka VIII powieszono 72 tysiące ludzi, złodziei, którzy kradli z nędzy właśnie. Z tych poglądów Hytlodeusza, z jego opowieści wynika, że mieszkańcy utopii żyją tylko dla przyjemności. Uważają, że żaden rodzaj przyjemności nie jest zakazany, pod warunkiem, że nikomu nie dzieje się krzywda. Nie wiem jak wam, mnie się to bardzo podoba. Tak się powinno żyć. Żyło się tam według zasad epikurejskich. Wiem, to bardzo trudne słowo. Pochodzi od imienia Epikura. Wygooglujcie sobie. Epikur. Przez U otwarte. U otwarte powiedziałem. Kto napisał Epikur przez U kreskowane? Za drzwi. Koniec lekcji. Od Epikura pochodzi pogląd, że co dobre, to przyjemne. Co przyjemne, to dobre. A co nieprzyjemne, to złe. A więc głaskanie się po brzuchu jest dobre samo w sobie, bo jest przyjemne. A wbijanie sobie igły w ramię czy w tyłek jest złe, bo jest nieprzyjemne. Ta główna zasada epikurejska przesądza o zasadniczej różnicy między uczciwą społecznością utopijczyków czy utopian, a zdegenerowanym społeczeństwem Anglii. Czy wy się czasem zastanawiacie nad sensem życia? Po co w ogóle człowiek chodzi po tym łespadole? Jeśli tak, to pomyślcie też czasem, czy Morus nie miał racji, sugerując, że człowiek żyje dla przyjemności. Tylko pamiętajcie, że przyjemności mogą też być bardzo wysublimowane. Że bywają przyjemności wyższego rzędu. Na przykład działalność charytatywna, wszelkie poświęcanie się dla drugiego człowieka może też dawać przyjemność temu, kto się poświęca. Zwróćcie też uwagę, jak sprytnie More, udając, że opowiada o utopii, poddaje krytyce rzeczywistość Anglii i Europy. Do ludzi goniących za złudną przyjemnością zaliczają utopianie tych, którzy im lepsze mają ubranie, tym lepszymi wydają się sami sobie. Tacy próżni ludzie zadzierają nosa, jak gdyby wyróżniali się wśród tłumu pięknym charakterem, a nie swoją urojoną wartością i są pewni, że elegancki ubiór dodaje im niemało znaczenia. A już to samo dowodzi głupoty, ponieważ ci ludzie pragną, aby oddawano im cześć, na którą wcale sobie nie zasłużyli i która nie przyniesie im żadnej korzyści. Jakże bowiem może sprawić ci prawdziwą przyjemność to, że ktoś zdejmuje z głowy kapelusz przed tobą lub zgina kolana? Czy takie zachowanie się uwolni może twoje nogi od gośćca, głowę zaś wyleczy z obłędu? Gościec to taka choroba nóg, domyślam się z kontekstu. Do niedorzecznych uciech zaliczają utopianie również grę w kości, nadto polowanie na zwierzę i łowienie ptaków. Cóż to bowiem za przyjemność, powiadają, rzucać kostki na deskę niezliczoną ilość razy. Podobnie słuchanie szczekania i wycia psów powinno by wywoływać raczej uczucie odrazy niż przyjemności. Czy większą rozkosz sprawia przyglądanie się, jak pies ściga zająca, niż gdy goni innego psa? Przecież jeśli widok gonitwy bawi cię, to w obu wypadkach dzieje się to samo. Pies goni swą ofiarę. Lecz jeśli ciebie nęci nadzieja zabijania zwierząt i wyczekiwanie tej chwili, gdy rozszarpywane w twych oczach ginąć będą, powinieneś doznawać raczej uczucia litości, patrząc jak silniejszy, dziki i okrutny pies rozszarpuje słabego, lękliwie pierzchającego i niewinnego wreszcie zajączka.
Dlatego to utopianie przekonani, że myślistwo jest zajęciem niegodnym człowieka, pozostawili je wyłącznie rzeźnikom. Thomas More jest moim idolem nie tylko dlatego, że napisał taką mądrą książkę, ale przede wszystkim dlatego, że wolał umrzeć, niż wyrzec się własnych ideałów. Był też osobistym doradcą i po prostu przyjacielem króla Henryka VIII, którego już przedtem wspominałem, pokazałem, że był nie okej i zaraz to uzasadnię. Przyjaźń Thomasa More'a z Henrykiem VIII musiała być trudna już choćby dlatego, że król był miłośnikiem gry w kości i polowań. W Wikipedii jest to napisane. Natomiast Thomas More w utopii, sami przed chwilą słyszeliście, krytykował, naśmiewał się i z gry w kości, i z polowań, jako zamiłowania do zabijania po prostu. O Henryku VIII może coś słyszeliście. Jeśli tak, to chyba wiecie, że był totalnym, no nie chcę powiedzieć pojebusem, ale kimś w tym rodzaju. Spaślakiem był też. Na starość zmierzono mu obwód brzucha 137 cm. I tym. Syfilitykiem był też. No. Może ja zaprezentuję króla Henryka VIII, tak, żeby ożywić nieco moją opowieść. Przedzierzgnę się w niego. Oczywiście miał koronę, jak to król. Grał w kości. Czwórkę i jedynkę wyrzuciłem. Jedynkę i trójkę, słabe wyniki. Pif, paf, pif! Strzelał do zwierząt. Strzelał do zwierząt, brał w kości, nosił koronę. Być może miał zeza. I był okropny. Wydał ustawę przeciw tak zwanej sodomii. Ustawę zakazującą między innymi homoseksualizmu pod groźbą kary śmierci przez powieszenie lub ukamienowanie. Przyda mu się ta ustawa, kiedy będzie zabierał ziemie kościelne klasztorom, więc powszechnie stosowanym sposobem zabrania ziemi będzie oskarżenie przeora jakiegoś zakonu o to, że jest sodomitą i wtedy przeor. A dodatkowo konfiskata ziem klasztornych. Wydał też inną ustawę o karaniu też śmiercią tak zwanego czarownictwa, czyli głównie kobiet oskarżonych o uprawianie czarów. To mu się przyda, kiedy skaże na śmierć swoją własną żonę. Tu nieco uprzedzę tok wydarzeń, kiedy wpadnie mu w oko dama dworu, Jane Seymour. Zacytuję może znowu Wikipedię, co ona o tym pisze. Aresztował żonę swoją Annę pod zarzutami używania czarów w celu skłonienia go do małżeństwa, cudzołóstwa z 5 innymi mężczyznami, w tym kazirodczego związku z jej bratem, działania na szkodę króla i spiskowania, aby go zabić. Sąd skazał Annę, czyli jego żonę, i jej brata na śmierć przez spalenie na stosie lub ścięcie, zależnie od woli króla, czyli Henryka VIII. Mężczyźni, z którymi królowa była rzekomo związana, mieli zostać powieszeni, wleczeni za koniem i poćwiartowani. Od siebie dodam, że jak już na tę karę zostali skazani, prosili Henryka VIII o akt łaski i on łaskawie zgodził się, żeby po prostu im ucięto głowy bez włóczenia za koniem i ćwiartowania. Henryk VIII 6 razy się ożenił, a każdą ze swoich żon wielokrotnie zdradzał. Trzeba przyznać, że na śmierć skazał tylko 2 ze swoich 6 żon. Najpierw ożenił się z Katarzyną Aragońską, Hiszpanką, która była wdową po jego bracie. O zgodę na taki ślub z wdową po swoim własnym bracie musiał poprosić papieża Juliusza II, bo takie były wtedy przepisy.
i papież wydał specjalną bullę, w której na taki ślub zezwalał. Parę lat później ten sam Henryk VIII, innego już papieża, kolejnego Klemensa, prosił, żeby tą bullę, o którą wcześniej prosił, unieważnił razem z jego ślubem. Bo teraz on się chce ożenić z inną kobietą, z Anną Boleyn. Papież nie chciał robić z siebie głupka aż takiego, więc Henryk VIII ożenił się z Anną Boleyn bez zgody papieża. Wtedy papież rzucił na Henryka VIII tak zwaną ekskomunikę, czyli wyklął go z kościoła, wynocha. Wtedy Henryk VIII odpowiedział, jak tak, ja pierwszy twój kościół, założę sobie swój własny kościół, ponieważ mam chęć się ożenić z Anną Boleyn. I w ten sposób powstał kościół anglikański, niezależny od Rzymu. Kościół anglikański, który po dziś dzień istnieje pod taką nazwą w Anglii, aczkolwiek już tam się z Rzymem zdążył pojednać. Żeby nowy kościół został powszechnie uznany i żeby Henryk VIII Grubas mógł ożenić się z Anną Boleyn, parlament angielski wydał odpowiednie ustawy, stwierdzające, że ślub Grubego z poprzednią żoną jest nieważny, nowy obecny ślub jest ważny, zaś sam Henryk VIII jest głową kościoła angielskiego. Cytuję znów Wikipedię. Wszyscy dorośli mieli obowiązek zatwierdzić postanowienia ustaw. Ci, którzy odmówili, podlegali karze dożywotniego więzienia. I Henryk VIII kazał wszystkim biskupom składać tak zwaną przysięgę supremacji, czyli zwierzchności, czyli zwierzchnictwa, a innym wybitnym osobistościom świeckim uroczyste oświadczenia. Też, że zgadzają się i potwierdzają własnym autorytetem, że tak, król jest lepszy od papieża, jego ślub z Katarzyną był nieważny, a ślub z Anną jest ważny. No i zdecydowana większość duchownych i urzędników państwowych złożyła takie oświadczenia, jakich od nich wymagano. Wiadomo, mało kto chce mieć głowę uciętą. Pewnie już się domyślacie, że nasz Thomas More, wspaniały człowiek, nie złożył przysięgi, jakiej Henryk VIII, jego przyjaciel rzekomy, od niego oczekiwał. Henrykowi bardzo zależało akurat na złożeniu takiego oświadczenia przez Thomasa More'a, ponieważ cieszył się on, Thomas More, ogromnym autorytetem wtedy już. Więc król, udając jego dobrego kumpla, chodził za nim, klepał go po ramieniu. Znamy się przecież dobrze, weź złóż to oświadczenie, bo się chce ożenić z tą Anulką Boleyn. A Morus odmawiał. No to wtedy Henryk VIII od próśb przeszedł do gruźb. Przestał się spotykać z Morusem, przestał go klepać po ramieniu, za to nasyłał na niego sędziów i fałszywych świadków, którzy to świadkowie przed sądem przypisywali More'owi, pomawiali go o zdradę króla. Jak wspomniałem przedtem, Thomas More miał ukochaną córkę Margaret. Margaret Roper. Nazywała się Roper, ponieważ wyszła za mąż za Williama Ropera. I tenże William Roper, zięć Thomasa More'a, nadążacie, prawda? Już po śmierci Thomasa More'a napisał żywot Thomasa More'a, wydany po Polsce, opublikowany w książce Pisma więzienne. W książce o tyle ciekawej, że zawiera pisma więzienne pisane przez More'a w Bierze Tower, ale też zawierającej przedmowę autorstwa Wojciecha Giertycha, dominikanina, który był, sprawdziłem, stryjkiem Romana Giertycha, czyli byłego ministra edukacji, czy tam oświaty, chyba edukacji, tego, który chciał wszystkich was, uczniów, umundurować. Tak napomykam o tym, bo wychodzi przy okazji ciekawostka, jaką globalną wiochą jest współczesny świat, że autorem przedmowy do takich pięknych dzieł, głęboko humanistycznych, edukacyjnych, był stryjek byłego ministra edukacji, Giertycha Romana. Zamyśliłem się nad współczesnym światem.
Morus został wezwany na przesłuchanie, na to przesłuchanie wiózł go łodzią właśnie jego zięć Roper. I Roper opowiada, jak po drodze omawiali całą tą przykrą sprawę i że byli zgodni, że na pewno chodzi o to, jak zwykle, że sędziowie będą oczekiwali od Morusa, że on poprze króla, wygłosi to oświadczenie, a oni w zamian usuną jego nazwisko z aktu oskarżenia przeciwko spiskowcom. Maur wyglądał podczas tej podróży łodzią na zatroskanego i Roper pocieszał go, kochany teściu, mówił, nie martw się, na pewno będzie tak, że obiecał złożenie tej przysięgi i usuną cię z listy oskarżonych, wszystko będzie ok. I w parę godzin później Roper popłynął znowu po teścia swojego tą łódką, żeby go odebrać z przesłuchania, przywieźć z powrotem. I tak opisuje to, co się wtedy wydarzyło. Sir Thomas More udał się łodzią do swego domu w Chelsea i był podczas drogi bardzo wesół. Nie smuciłem się zatem, ufając, iż wyjednał usunięcie swego nazwiska z aktu oskarżenia. Gdy dotarł do domu, poszliśmy razem do ogrodu, gdzie, ciekaw bardzo jak się sprawił, rzekłem mu. Sir, mniemam, iż wszystko jest dobrze. Jesteś bowiem tak wesół. Tak jest w istocie, synu, i dziękuję za to Bogu, odparł. A zatem pozew do parlamentu nie wymienia już ciebie? Zapytałem. Przebóg, synu, zupełnie o tym zapomniałem, wykrzyknął. Chciałbyś znać, synu, przyczynę mej wesołości? Bardzo mi jej ciekaw, ser, odparłem. Wierz mi, synu, powiedział, radowałem się, że diabeł poniósł z mej ręki tak sromotną klęskę i że tak dalece posunąłem się wobec owych lordów, iż teraz nie mógłbym już wycofać się bez hańby. Które to słowa pogrążyły mnie w wielkim smutku, napisał William Roper. Pamiętacie, co mówiłem o epikurejskiej zasadzie przyjemności, o róbta co chceta i o tym, że przyjemność nie musi wynikać z niskich pobudek. Proszę bardzo, Thomas More brechał się ze szczęścia, że pójdzie na śmierć, że starczyło mu odwagi, samozaparcia, że tak dalece się posunął wobec tych lordów, że teraz już się nie będzie mógł wycofać bez hańby i że już wie, że nie złoży tego oświadczenia. I był z tego powodu bardzo szczęśliwy. Zamknęli go w wieży Tower. Dostał 6 tygodni na złożenie tej przysięgi. Oczywiście jej nie złożył, chociaż odwiedzała go tam ta ukochana córka, Margaret, zięć, żona. Żona od głupków go wyzywała. Mówiła, popukaj się w łeb, złóż to oświadczenie i wracaj do chałupy. Nie, odmawiał, czytał książki, póki mu ich nie zabrano. Pisał listy piórem, jak mu pióra zabrano, pisał węglem. I wydawał się całkiem spokojny i szczęśliwy właśnie. Potem został przewieziony do sądu w Westminster na ostateczną rozprawę, podczas której usłyszał wyrok śmierci. Najlepiej oddam znowu głos Williamowi Roperowi. Gdy Sir Thomas More był w drodze z Westminster do Tower, córka jego, a moja żona, pragnąc bardzo ujrzeć swego ojca, którego nie miała nadziei widzieć już więcej na tym świecie, czekała nań w miejscu, przez które musiał przechodzić przed wejściem do Tower. Tam wypatrując jego przybycia, dostrzegła go wreszcie, a gdy pobłogosławił ją klęczącą pokornie, poderwała się z kolan i na nic nie zważając przepchnęła przez tłum i otaczających go gwardzistów z halabardami, podbiegła doń pośpiesznie i jawnie, na oczach wszystkich, objęła czule ramionami i ucałowała. On zaś, ciesząc się wielce z jej dziecięcej miłości i oddania, błogosławił ją po ojcowsku i pocieszał ją bardzo pobożnymi słowy. A odszedłszy już od niego, wciąż niezaspokojona widokiem ukochanego ojca, zapominając jakby o sobie, o ścisku ludzkim i o tłumie zgromadzonym dokoła, zwróciła się z nagła i ponownie podbiegła ku niemu, objęła ramionami i z największą miłością poczęła całować. Sir Thomas More pozostawał następnie w Tower.
Stamtąd też odesłał swą włosiennicę. Nie chciał bowiem, by ktokolwiek ją widział. On w ramach zasady przyjemności nosił włosiennicę, czyli takie coś pod ubraniem, żeby drapało w skórę, żeby było niemiłe, bo wierzył akurat, że to mu pomoże tam w zbawieniu w niebie. No akurat tutaj, tu się z nim nie zgadzam, ale wolno mi, jemu też było wolno sobie nosić tą włosiennicę, żeby go dla przyjemności kaleczyła. Odesłał swą włosiennicę mej żonie, a swojej ukochanej córce wraz z listem pisanym węglem, w którym otwarcie wypowiadał pragnienie, by ponieść śmierć nazajutrz tymi słowami. Wiele sprawiam ci utrapienia, moja dobra Małgorzato, ale zmartwiłbym się, gdyby trwało to dłużej niż do jutra. Jutro bowiem jest Wigilia świętego Tomasza i oktawa świętego Piotra. W ten dzień zatem, bardzo dla mnie stosowny i właściwy, pragnę odejść do Boga. A nigdy bardziej nie spodobało mi się twoje zachowanie, niż kiedyś pocałowała mnie po raz ostatni. Lubię bowiem, gdy dziecięca miłość i serdeczne współczucie nie mają względu na światowy obyczaj. Tak napisał Thomas More do swojej córki w przeddzień ucięcia mu głowy na szafocie. Jeszcze na tym szafocie zachowywał dobry humor. Rzucał dowcipami na lewo i na prawo. Przeszły do historii. Do kata powiedział, żeby się przyłożył do swojej roboty i przepraszał go, że ma bardzo krótką szyję i że może być trudno katowi trafić. W XX wieku, chyba w 35 roku, Thomas More został ogłoszony świętym przez Kościół jak najbardziej rzymskokatolicki. Co gorsza, w roku 2000 dokładnie papież Jan Paweł II ogłosił Thomasa More'a patronem polityków i rządzących wszystkich. Specjalny taki list apostolski, motu proprio, o ogłoszeniu świętego Tomasza More'a patronem rządzących i polityków, napisał papież Jan Paweł II. Wiele racji przemawia za ogłoszeniem świętego Tomasza More'a patronem rządzących i polityków. Jedną z nich jest odczuwana w środowisku polityki i administracji państwowej potrzeba wiarygodnych wzorców, które wskazywałyby drogę prawdy w obecnym momencie dziejowym, gdy mnożą się trudne wyzwania i trzeba podejmować bardzo odpowiedzialne decyzje. Zupełnie nowe zjawiska przekształcają dziś bowiem struktury społeczne. Zdobycze naukowe w dziedzinie biotechnologii stwarzają coraz pilniejszą potrzebę obrony ludzkiego życia we wszystkich postaciach. Napisał tak papież. Tomasz Morus oczywiście nie mówił i nie pisał o obronie, konieczności obrony ludzkiego życia we wszystkich postaciach, ale pisał na przykład o tym, że myślistwo powinno być zabronione, a na ten temat papież się nie zająknął i dzisiaj biedny Tomasz More siedzi tam w niebie po prawicy Boga, którego nie ma, koło tego świętego Huberta z pukawką i się musi wstydzić za niego. Na następnym spotkaniu, podczas następnej lekcji z cyklu Fajne Komplety opowiem wam o niejakim Gargantui, który władał państwem o takiej samej nazwie jak wyspa Morusa, Utopia. To tak na zachętę mówię. A dzisiaj już dziękuję.